porozumieniu z Oświatową Solidarnością rząd deklaruje dodatkowe środki na podwyżki dla nauczycieli, by wyniosły one łącznie od września 2019 roku 9,6%. W stosunku do stycznia 2019 po podwyżkach wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty ma wynieść 2780 zł, kontraktowego 2860 zł, mianowanego 3248 zł, dyplomowanego 3815 zł. Rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15% podwyżki w 2019 roku, 9,6%. Podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5% podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Porozumienie ze strony rządowej podpisali wicepremier Beata Szydło, minister rodziny Elżbieta Rafalska, minister edukacji Anna Zalewska, szefa kancelarii premiera Michał Dworczyk i wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Ze strony Solidarności podpis złożyli przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, NSZZ Solidarność Ryszard Proksa oraz Zbigniew Świerczek, Przemysław Święs, Agata Łyko i Jolanta Zawistowicz. W rozmowach, jako obserwator ze strony pracodawców, uczestniczył wiceprezes Biznes Centrec lub Wojciech Warski. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od września 2019 roku ma wynieść 3335 zł. Kontraktowego 3702 zł, mianowanego 4803 zł, a dyplomowanego 6137 zł, wynika z dokumentu podpisanego w niedzielę. Według dokumentu łączne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną w odniesieniu do stycznia 2017 roku dla nauczycieli stażystów o 515 zł. Kontraktowych o 529 zł, mianowanych o 601 zł, a dyplomowanych o 706 zł. Łączne podwyżki średniego wynagrodzenia wzrosną w odniesieniu do stycznia 2017 roku dla nauczycieli stażystów o 617 zł, kontraktowych o 685 zł, mianowanych o 890 zł. A dyplomowanych o 1136 zł. W przyjętym w niedzielę porozumieniu rządu z Solidarnością zapisano dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli na start, 1000 zł i ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Dokument zakłada, że minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla wychowawców klas zostanie zagwarantowana, ale samorządy będą mogły podwyższyć ten dodatek. Zwiększy się też liczba godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Porozumienie S z rządem zakłada, że na ten cel, po likwidacji tzw. godzin karcianych, do szkół trafi w 2019 roku 57 milion złotych, a w okresie 10 lat około 1,9 miliarda złotych. Porozumienie zakłada też powrót do oceny pracy nauczyciela stażysty sprzed września 2018 roku z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców. Ma to oznaczać zmniejszenie uciążliwości i skrócenie ścieżek awansu zawodowego, M. Inne skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu, do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych, do roku.
Dokument zakłada też zmniejszenie biurokratycznych wymogów podczas ścieżki awansu, M. Inne zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach. Mniej zbiurokratyzowane mają być też indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz programów ewaluacji w szkołach, M. Inne zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej. W porozumieniu znalazł się zapis, że zmiana systemu wynagradzania nauczycieli nastąpi w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 roku. Nie ma i nie będzie zgody na zwiększenie pensum oraz zabranie dodatków. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność poinformowała w komunikacie wydanym po spotkaniu, że rząd zgodził się na 15% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku, zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 roku. Według propozycji Solidarności pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł, oraz przyznanie PZW. Godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny karciane. Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych, że KSO i NSZZ Solidarność zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków, podkreślono w komunikacie sekcji. Jak zaakcentowano, nie ma i nie będzie zgody na takie propozycje rządu. W piątek rząd przedstawił kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy. Nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzymałby w wariancie pensum 22 godzin w 2020 roku 6128 zł, 2021 6653 zł, 2022 7179 zł, 2023 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 godzin, poziom średniej OECD, nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia: 2020 6335 zł, 2021 7434 zł, 2022 7800 zł, 2023 8100 zł. Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 lub 24 godzin przy tablicy w 2023 roku. Założenia obejmują także prognozę naturalnych odejść nauczycieli z zawodu, między innymi w związku z emeryturą. Średnia odejść z lat 2010 do 2018 wynosi w granicach 25 do 30 tysięcy rocznie, a 80% odchodzących nauczycieli nie jest zastępowana. Rząd ocenia, że szacunki sugerują, że pozwala to na wprowadzenie zmian bez jakiejkolwiek dodatkowej redukcji kadry,